Elo, welorowerzyści i kolarze, to co dzisiaj wam pokażę, to Wiślane trasą rowerową, która prowadzi od granicy Kujaw, lekko zaraz za Grudziądzem, prowadzącą w stronę Bydgoszczy i Torunia, lewą stroną Wisły. I tak naprawdę jadę dzisiaj rowerem na fuchę, bo jadę starą trasą, a pewnie za jakiś czas będziecie mogli zobaczyć, że ta trasa została poprawiona, ulepszona, i to przy okazji się trochę do tego dołączę, bo muszę przejechać trasę, aby sprawdzić, gdzie warto byłoby zmienić jakiś odcinek, gdzie jest słabe oznakowanie, i w późniejszym czasie w sezonie już będziecie mogli zobaczyć poprawioną trasę rowerową. I jak już trasa zostanie poprawiona, to dodam w przypiętym komentarzu link do śladu GPX. Aby dojechać do Grudziądza, przetransportowałem się dzisiaj pociągiem. Ja bardzo lubię jeździć pociągami, chociaż w ostatnim czasie jeżdżę bardzo rzadko, więc cieszę się, że miałem dzisiaj okazję. Było to z przesiadką w Toruniu. Na początku chyba pojechałem Polregio, gdzie pociąg był bardzo ładny, czysty i ciekawy. A teraz pojechałem Arriva. Już może nie było tak super, ale też nie było jakoś wcale źle. Mam nadzieję, że dzisiaj pogoda dopisze, bo zapowiada się naprawdę fajny dzień, ale póki co jadę najpierw do granic województwa kujawsko-pomorskiego i odtąd zaczynam dzisiejszą przygodę. Ok, właśnie zaczyna się początek mojej trasy, czyli jestem już na pograniczu województwa kujawsko-pomorskiego. Są znaki, że jest Wiślana trasa rowerowa w miejscowości Nowe. Nowe tutaj będą dla mnie rejony trasy. Nowa przygoda i teraz właśnie dojechałem trasą nieco inną niż Wiślaną trasą rowerową, bo ja nie lubię jechać tej i z powrotem tą samą trasą, więc trochę sobie się naddałem, więc mam już jakieś tam 20 km i teraz jadę zobaczyć, jak przebiega WTR-ka w kujawsko-pomorskim. Oczywiście od samego początku możecie pisać w komentarzach sami też, czy jechaliście już WTR-ką i co byście z chęcią zmienili, który moment, w której miejscowości, z której strony Wisły, bo może będą jakieś cenne uwagi, to też przekażę to do osoby, która jakby wykonuje cały ten projekt i może to też być bardzo, bardzo pomocne. Dobra, więc jadę, zobaczymy. Moment od Grudziądza do Świecia mniej więcej znam, bo też tam prowadziłem trasę rowerową, którą też możecie zobaczyć na moim kanale. Przy współpracy z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego miałem okazję zrobić dla was ponad 20 tras w województwie kujawsko-pomorskim i wszystkie te regiony możecie zobaczyć na Komucie, YouTubie i ewentualnie w mapach takich papierowych. One też coś takiego jeszcze istnieje. Dobra, a teraz jadę. Grudziądz, miasto Grudziądz. No i co, jestem z powrotem w Grudziądzu, teraz czeka mnie odcinek, który już dobrze znam. Ten odcinek, co teraz jechałem, będzie bardzo, bardzo podobny do tego, co zaraz przejadę, czyli asfaltowa droga o małym natężeniu ruchu. Dzisiaj, co nagrywam, jest sobota około godziny 10, gdzie raczej większość osób jedzie o tej porze na zakupy, a mimo tego ruch jest naprawdę malutki, więc spoko. W tamtą stronę będzie to samo,
Zobaczymy, jak będzie za świecie, za hełmem, czy dalej droga będzie asfaltowa, czy będzie może już troszeczkę terenów. Plan jest taki, aby dzisiaj dojechać na pewno do Bydgoszczy. Jeżeli czas będzie dosyć dobry, no to w Bydgoszczy sobie zrobię dłuższą przerwę i zjem jakiś obiad i wyruszam do Torunia, gdzie z Torunia już będę miał rzut beretem, ale już tam na spokojnie wrócę już chyba pociągiem. Chyba że naprawdę czas będzie znakomity, ale niestety dzisiaj jadę pod wiatr, więc no nie mam, że tak powiem, dopalacza dodatkowego, więc na spokojnie do przodu. Cały czas jadąc przy wale było bardzo, bardzo płasko, ale jest i premia górska. Dobra, czas się w końcu zmęczyć. Na szczycie zrobię pewnie delikatną przerwę. Dobra, jestem już na szczycie. Zobaczcie, jak tu jest stromo. Jaki taki wąwóz. Ciekawie to wygląda. Tam w oddali jest taki ładny kościółek, który podjeżdżając fajnie się wyłania zza drzew. A że jadę cię turystycznie, to mam ze sobą plecaczek, a tym plecaczku mam jedzonko, bo dzisiaj pierwsze jedzenie zjadłem o godzinie chyba 5:30. Była to jajecznica, pyszna jajecznica z 5 jajek, a mam też coś ciekawego. Dobra. Jechał S-Worksem, nie odmachał. Wiadomo dlaczego. Dwie bułeczki z salami, bo zaczyna mi burczeć brzuch. Jest pierwszy szuterek. W końcu. Tędy nie jechałem. Chcecie zobaczyć najlepszy widok na świecie? Proszę bardzo. Oto najlepszy widok na świecie. Kurczę, pogoda jakby się trochę psuła, bo możliwe, że zaraz będzie padać, ale wieje z tamtej. Może coś mnie smyrnąć, jeżeli chodzi o deszcz. Generalnie jadąc stąd w stronę Wisły, niestety omijamy bardzo ładne miejsce, jakim jest Chełmno. Akurat już przeciąłem starą jedynkę i tutaj jeszcze jest kawałek jakby nie do końca oddany do ruchu, chociaż nie wiem, na co oni czekają, przecież tam dużo nie brakuje, żeby to ukończyć. Znaczy nie wiem, włączyć światła. Dobra, mniejsza z tym. Podejrzewam, że w sezonie to już będzie aktywne. Teraz wyjeżdżając za świecie była ścieżka rowerowa, która jest dosyć świeża, bo pamiętam jak na koniec sezonu tam jechałem, to jeszcze chyba jej nie było, ona była w trakcie budowy. Niestety jest ona tragiczna, bo fajnie, że ktoś pomyślał, żeby zrobić ją asfaltową, ale fajnie jakby była prosta i jakby na podjazdach nie było polwruku. Nie, jakby nie można było zrobić w całości podłoża bitumicznego. No, pewnie komuś gdzieś jeszcze polbruk został. No dobra, jadę dalej. Zobaczymy, co będzie teraz. Zapowiada się, że znowu będą wały. Jakby było ich mało. Tak czułem. Że tak powiem, nareszcie jakaś atrakcja. Może nie jakaś wybitna, ale jest to cmentarz menonicko-ewangelicki. A stąd wiem, bo tutaj jest tak napisane. I jest kilka informacji. Ale zaczyna wiać, kurde. A to cały czas teren otwarty. Mam nadzieję, że troszkę się to zmieni. Jestem w miejscowości Gruczno. W końcu jakaś cywilizacja. Przez cały ten odcinek od Chełmna nie było ani jednego sklepu. Więc w końcu przegryzę sobie Grześka, piję Pepsi. Tylko lepsi piją Pepsi. Ale wam powiem szczerze, że te wały są dołujące. Normalnie jak jazda na trenerze. Coś masakrycznego. A w dodatku dziwię się, że na wałach czasami pojawiają się jakieś normalne domki mieszkalne. Nie wiem, czy to jest, czy to tak można. Ładnie to miasteczko wygląda z daleka. I spójrzcie, jaki ciekawy stojak rowerowy. Prosty, nie psujący tarcz hamulcowych,
Ładnie wygląda. Można? Można. No, widzę jakieś miasto kolarskie, bo zobaczcie, jaki rower elegancki. Z rurek zrobiony. Kurczę, ale to ładnie wygląda. Szkoda, że tam nie ma jakichś tras rowerowych. Chyba nie ma. Nie wiem, dajcie znać, jak jesteście z Gruczowa. No ładnie tu, taka cisza, spokój. Takie pagóreczki fajne. Jest ciąg pieszo-rowerowy i widać, że ten sam wykonawca, co w świeciu. Ale tu już powoli zaczyna coś się dziać. Kurczę, tu już fajne się tereny zrobiły. Naprawdę przyjemnie. Teraz miałem okazję przejechać się z bardzo miłym człowiekiem, którego pozdrawiam. Widzieliście go od tyłu. Nie wiem, kim jest. Wydaje mi się, że powinienem wiedzieć, ale nie wiem. Najmocniej przepraszam. Mam nadzieję, że się dowiem. Ale wie... Wydaje mi się, że jeździ dużo i wie dużo. Tak, z pierwszych wrażeń. Ale fajnie, fajnie. Bardzo przyjemna rozmowa. Ja jadę dalej, nawet trochę podbudowało mi to na duchu. Po tych wałach smętnych się zaczyna już robić naprawdę tutaj ciekawie. Kolejny cmentarz. Już chyba trzeci taki starszy. Jak nie wały, to cmentarze. Jest i kolejna premia górska. Jest. Dobrze, będzie może z 20 metrów przewyższenia. Za mną kolarz szosowy. Zobaczymy, czy mnie dogoni. No nie powiem, zmęczyłem się. Solidny podjazd. Jeszcze kawałek. Dam radę. Ale tu przed chwilą był piękny zjeździk. I jeszcze się złożyło, że z wiatrem. Myślę, że spokojnie z 60, może 70 na godzinę uzyskałem prędkość. Ale było jazda. Już dawno tak szybko nie jechałem na rowerze. O proszę, jest i Bydgoszcz. Są koniki. I mam nadzieję, że zaraz będzie jakiś fast food, bo przydałoby się coś zjeść i przeanalizować, co dalej. Czy jechać, czy wsiąść w pociąg i wrócić do domu. Dobra. W końcu jest kolejna sekcja szutrowa. Już myślałem, że się nie doczekam. Dopiero po dojechaniu do Bydgoszczy w końcu jakaś droga mniej utwardzona, tak to cały czas asfalty, jedynie tam 2 km przed świeciem i to wszystko. Cały czas asfalt, asfalt, ścieżki rowerowe, w miarę ładne, więc zobaczymy, co dalej. Dobra, jest i wał, a jakby ktoś się zastanawiał, czy można jechać po wale, to jest informacja, że nie dotyczy. Nie no, luksus, kurde. Jest to wał, gdzie są normalnie dwa pasy ruchu. Elegancko, patrzcie. Tu bliżej, tu dalej. Ła! Żeby wszystkie wały były takie fajne. Tak się składa, że akurat się zrobiło urwanie chmury. I jestem blisko dworca. Sprawdzę pogodę. Zobaczę, czy zaraz ta chmura przejdzie. Poszukam jedzonka. I zobaczymy, co dalej. Czy już tutaj wsiąść w pociąg i pojechać? Ale się chmura urwała. Okej, słoneczko wyszło. Póki co czekam na przejeździe. Zaraz widziałem, że już niedaleko jest centrum. O, tam jeszcze ta chmura jest. Miałem trochę szczęścia. No niestety centrum omijam. Ale zobaczcie, jaki ładny widoczek. O. Fajnie, jak nad morzem prawie. Dojechałem do Solca, gdzie była droga rowerowa, dosyć ładna. Więc spoko. W Solcu zjadłem kebaba. Dużego i cienkiego. I teraz zobaczymy, co dalej. Coś mi się wydaje, że chyba tędy już kiedyś jechałem. Ale zaraz się przekonam. Dobra, teraz już jestem pewien, że na pewno tędy nie jechałem. Pomylone gary. Wiecie, co jest najlepsze? Że dzisiaj jadę cały czas patrząc się głównie na mapę i na znaki WTR-ki. I tak mówię z ciekawości, zobaczę, ile w ogóle mam zrobionych kilometrów. A tam jest już prawie 150. I już 6 godzina wbija. Prawdę się jeździ dzisiaj
fajnie. Na początku był taki mały jakby kryzys. Znaczy w połowie trasy był taki mały kryzys. Dlatego sobie zjadłem mega grześka i wypiłem Pepsi. A teraz się kręci, jakbym dopiero świeżo wszedł na rower. Oko, fajny, fajny dzień. Pogoda mogła być ciut lepsza, ale no wiadomo, nie można mieć wszystkiego. Teraz chyba jazda kawałek krajową dziesiątką i tam chyba zaraz będzie gdzieś w las, z tego co kojarzę. Dosłownie przejechane z 300 metrów i już jestem z powrotem w lesie. Tutaj jakbym miał pewnie chwilę zwątpienia, to z tego co był znak, że tutaj jest stacja PKP. Zatna stacja. Ale zwątpienia nie mam, więc jadę dalej. Nieraz jechałem tą S10 samochodem i widziałem ten znak WTR-ki, że tutaj jest odbicie i powiem szczerze, że wyobrażałem sobie, że jest to droga bardzo piaszczysta i mało przyjemna, a powiem wam szczerze, się mocno zaskoczyłem, bo droga jest piękna, jest naprawdę tutaj cudnie. O, oby już było tak do końca. No i musiał się popsuć widok niestety. Czyżby tu mieli zrobić jakąś drogę? Tu jaki hotel, kurde. Trzy gwiazdki. Nie wiedziałem nawet. Dobra, wyjeżdżam z małej Mieszapki i w końcu jest Toruń. Mam takie dziwne wrażenie, że mała Mieszapka była większa niż wielka Mieszapka i niż normalna Mieszapa. Dziwne. W Toruniu już kilka zaszło zmian, bo już jest, są znaki nowe. A jeszcze nie jestem na trasie, bo sobie delikatnie odbiłem, ale widziałem, że już też był znak. Stara trasa prowadzi po lewej stronie, pewnie jakimiś wałami. A ja tu sobie jadę ładnie ścieżką rowerową. Przepraszam, że mówię ścieżka rowerowa, bo oczywiście prawidłowo się mówi droga rowerowa. Oczywiście PKP nie byłoby sobą, gdyby nie opóźnienie. Znalazłem sobie takie dosyć szczelne miejsce na chwilę pogadania, więc tak, zadowolony jestem. 180 km chyba odbył, nawet nie wiem. Do końca nie patrzyłem. Fajnie się jeździło, siły, bo do końca to mnie bardzo cieszy. Miałem taki zacny plan, że wezmę sobie plecak i później jak wyjdzie słońce, bo miało być 15 stopni w cieniu plus słoneczko, czyli miałem nadzieję, że będzie oscylować w okolicach 20 stopni i faktycznie był moment, że było przez 20 stopni, ale się bardzo, bardzo mocno ochłodziło i teraz nawet jak już dojeżdżałem, bo 11-12, a też jestem trochę przemoczony, więc tak się już dobrze, że się nie rozebrałem. To mnie cieszy. To, co kiedyś miałem w planach, to zrobiłem, czyli część wyderki przejechane. Jeszcze wypadało teraz przejechać drugą część, drugą stronę Wisły, ale już podejrzewam, że po zmianach, bo tam inna osoba też już mniej więcej objechała ten teren. Pewnie będą jakieś zmiany, więc pewnie w dalszej części sezonu jeszcze raz to zrobię, ale z drugiej strony powiem szczerze, że ta część taka do przejechania raz w życiu na pewno. Mówię, część od miejscowości Nowej nie powalała. Cały czas asfalty, wały i cmentarze. Od Gruczno, tak, to, że pamiętam miejscowość Gruczno, zaczęło się robić ciekawie i faktycznie tutaj już cała reszta była naprawdę przyjemna, więc fajnie. Dobra. To może mój zaraz przyjedzie.